Wszyscy rolnicy w całej Unii Europejskiej są z wami solidarni, bo też cierpią z powodu niskich cen i złej jakości importowanych produktów. Politycy, zastanówcie się, jeśli wymrą rolnicy, wymrze wieś! Bedanken wir uns herzlich für die Einladung und eine gute Organisation hier vor Ort. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i za wspaniałą organizację tutaj na miejscu. Ich war letzte Woche auch schon in Stettin nördlich auf der S3 Autobahnblockade dabei. Byłem też w zeszłym tygodniu w Szczecinie na północy na S3 na blockadzie. Wir haben dort weitere Ideen und Planungen gemacht für gemeinsame Aktionen. Zbieraliśmy tam dalsze wspólne pomysły i planowaliśmy kolejne wspólne demonstracje. Wir stehen in ständigem Kontakt auch EU-weit und haben schon oft gemeinsame Aktionen durchgeführt. Sehr viele davon in die letzten Monate an der deutsch-polnischen Grenze. Jesteśmy w stałym kontakcie z rolnikami z całej Unii Europejskiej i nieraz organizowaliśmy już wspólne protesty, w tym wiele w ostatnich miesiącach na granicy Polski i Niemiec. Die Bauern unterstützen sich gegenseitig an den Grenzübergängen und wir tragen unsere gemeinsamen Forderungen an die Politik weiter. Wir Bauern halten zusammen. Rolnicy wspierają się wzajemnie na przejściach granicznych i wspólnie przedstawimy nasze postulaty politykom. My, rolnicy, trzymamy się razem. Wir fordern von der Politik eine klare Herkunftskennzeichnung bei allen Lebensmitteln. Czego domagamy się od polityków? Domagamy się jasnego oznaczania pochodzenia wszystkich produktów żywnościowych. Und ein Außenhandelsschutz bei Handelsabkommen mit anderen Nicht-EU-Ländern. Es darf nur mit den gleichen Standards in der EU rein. Domagamy się ochrony w handlu zagranicznym, kiedy zawierane są umowy handlowe z krajami trzecimi. Produkty z takich krajów mogą do nas trafiać tylko pod warunkiem, że ich producenci przestrzegają takich samych standardów jak my. Ukrainische Importe muss registriert sein, der Menge, Zielort, Qualität, mit Rückstellproben und versiegelt bis zur Endstation, mit alles vernünftige Papiere ersichtlich. Das ist schon längst Standard in der EU. W wypadku importu z Ukrainy domagamy się rejestrowania ilości sprowadzanej żywności, oznaczania miejsca docelowego, kontroli jakości z pobieraniem kontrpróbek, opieczętowywania transportów aż do miejsca docelowego z jasną, przejrzystą dokumentacją. Większość z tych rzeczy to już od dawna standard w Unii Europejskiej. Muss beendet werden. Spätestens im Juni dieses Jahres auslaufen lassen. Cła muszą wrócić najpóźniej do końca czerwca tego roku. Ja, der deutsche Steuerzahler zahlt momentan viele Transport und vor Importwaren aus der Ukraine. Geplant war, dass die Ware weiter verschifft wird zu dritte Weltländer, die es das benötigen. Stattdessen bleibt vieles hier in der EU und versaut uns die Preise. Z pieniędzy podatników opłaca się obecnie koszty transportu przy imporcie z Ukrainy. Zaplanowano to w ten sposób, bo towary miały trafiać do państw trzeciego świata, którego pilnie potrzebują. Zamiast tego te towary pozostają tutaj w Unii Europejskiej i psują nam ceny. Gut, noch einer. Auch wir werden am 4. Juni in Brüssel zusammen demonstrieren, zum Beispiel mit Farmers Defense Force, wo wir in engem Kontakt stehen und daraus vor Jahren kennengelernt haben. All for one.
4 czerwca widzimy się na wspólnej demonstracji w Brukseli, między innymi z holenderską organizacją Farmers Defense Force. All for one, wszyscy za jednego. Idzie wiosna, chłopy, idzie wiosna, idzie zielony ład na naszych polach, żaden ład zielony z Brukseli, tylko ład ten, który my od wieków znamy. Chłopaki, uwierzcie, to jest jedyne, czego warto bronić. Ten ład zielony na naszych polach pachnie rzepakiem, potem pachnie jaśminem, pachnie bzami. Zielony ład lewacki pachnie tylko ceratą i sprejem zielonym, sprejem zielonym. Nasz zielony ład pyszni się na słońcu, ich zielony ład parcieje na słońcu. Nie zgodzimy się. Zielony ład tylko na polach. My stworzymy chłopski ład. Tylko chłopski ład może przetrwać. Nie godzimy się na nic więcej. Panie Wojciechowski, zrobiliście w piątkę Kaczyńskiego. Daliśmy radę obalić. Damy radę ten bzdurny zielony ład. Miałeś pan poparcie wsi. Dzisiaj jesteś sam. Jesteś sam. Jesteś sam. Jesteś sam. Jesteś sam. Jesteś sam. Jesteś dzisiaj w Europie najbardziej znanym Polakiem. Prawie jak Kopernik, prawie jak Ojciec Święty. Wszyscy cię znają, tylko ze złej strony. Na to się nie godzimy. Izbę Lordów z Izbą Wytrzeźwień. Tak nie może być! Chłopy, idzie wiosna, czas to zmienić. Proszę państwa, proszę państwa, jest piękny, jeden z najpiękniejszych haseł, jeden najpiękniejszych haseł na ciągniku. Bez nas będziecie głodni, nadzy i trzeźwi. Warszawo, piękna Warszawo, chcemy, żebyś była syta, żebyś była dobrze odżywiona, żebyś była rumiana. Warszawo, musimy być razem, karmimy cię. Warszawo, będziesz syta, ubrana i daj Boże w weekendy lekko na rauszu. Życzymy tego wam. Myślę, że powinny też być tutaj nasze słoiki. One tu powinny być, bo one tutaj też powinny być. Szanowni państwo, żywimy ten kraj od pokoleń. Nie było jakiejkolwiek epidemii. Ceny były coraz lepsze dla konsumentów, jak i dla rolników. Po co było burzyć ten tak misterny układ? Zróbmy
powrotem, wróćmy 2 lata wstecz, uporządkujmy rynki, tego trzymajmy się. Piękna Warszawo, będziemy was karmić. Proszę państwa, Stanisław Barna, Zagodnie Pomorze. W całej Polsce i na barykadach i tutaj w Warszawie. Szczęść Boże! Proszę państwa, przepraszam, komunikat porządkowy trzeba dać. Oni przeszkadzają. Proszę państwa, bardzo proszę o spokój. Walczymy we wspólnej sprawie. Bardzo proszę o nieodpalanie materiałów pirotechnicznych, a tutaj z przodu bardzo proszę o pokój. Walczymy tutaj wszyscy razem. Za nas i za was. Panowie, ale dajcie pomówić. Dobrze, wejdziesz tu na mównicę, zapraszam. Panie Władku, proszę o spokój. Normalnie nie dacie pogadać. Bo przecież normalnie, dajcie jakoś normalnie pogadać, a nie wy wrzeszczycie, nie dacie się skupić. Dobra, mów. Słuchajcie, drodzy rolnicy, tak źle to jeszcze na wsi nigdy nie było. Od 90-tych lat, jak z Andrzejem Leperem żeśmy protestowali. Pozdrawiamy go serdecznie, gdzieś tam na nas patrzy. I pewnie myśli o nas, że potrafimy walczyć o te nasze gospodarstwa tu i teraz i na dole. Wszystkim wam serdecznie najpierw podziękuję, że jesteście tu w Warszawie, że jesteście na barykadach w całej Polsce. Potrafiliśmy się zjednoczyć i walczyć o nasze gospodarstwa. Tam na dole właśnie każdy o swoje gospodarstwo walczy. Proszę państwa, ten absurdalny przepisy związane z Zielonym Ładem. Moje gospodarstwo jest z dziada pradziada. Mój dziadek miał gospodarstwo. Mój ojciec. Ojciec mnie najlepiej nauczył, jak w tym gospodarstwie zarządzać, jak prowadzić, jak tą ziemię matkę pieścić. A ojcem jest nasz rząd. Tylko nie dba o swoje dzieci. I żądamy tego od pana premiera Donalda Tuska. Bo któreś rozmowy, szóste z kolei, nie przynoszą efektu. Trzymają nas na drogach. Tak nie powinno być. Powinni spełniać nasze warunki. 2 podstawowe. Koledzy wymienili. Co zrobili? Na razie nie ma efektów. Liczyliśmy wczoraj na Brukselę. 27 państw ministrów rolnictwa się spotkało. I co ustalili? No nic. Dlatego tylko zachęcają społeczność rolniczą do barykad, do walki o swoje gospodarstwa. Proszę państwa, jesteśmy już tylko pod ścianą. Nie możemy zrobić kroku do tyłu. Bo jeśli ten krok wykonamy do tyłu i rządzący w Europie i w Polsce zobaczą, że się cofnęliśmy, to oni to wykorzystają. Dlatego trzymajmy się wszyscy razem. Nie bądźmy pod... organizacje żadne się nie liczą, tylko my na dole rolnicy. Partia nie liczy się, tylko my rolnicy. Wy jesteście dzisiaj siłą i dajecie nam, liderom protestów, paliwo do tego, żeby bronić swoich gospodarstw. Dobra, już my tu poganiając za długo mówię. Trzymajcie się i dajcie okrzyk. Chłopi razem! Chłopi razem! Chłopi razem! Chłopi razem! Proszę państwa, za momencik. Zaraz. Mamy jeszcze jednego gościa z zagranicy, Ilja Prodanow. To jest rolnik z Bułgarii. Rolnicy z Bułgarii też przyjechali, żeby nas wesprzeć. Kilka zdań. Bardzo proszę.
Скъпи колеги, изключително съм щастлив да съм тук днес сред вас. Drodzy koledzy, jestem bardzo szczęśliwy, że jestem tutaj z wami. Идвам като представител на България, но и като представител на фермерите, защото ние сме едно цяло и винаги ще бъдем. Przychodzę tutaj jako przedstawiciel Bułgarii, ale też przedstawiciel rolników, dlatego że jesteśmy wszyscy jednym organizmem. Ние произвеждаме и ще продължаваме да произвеждаме храната на Европа, независимо от dwuliczna, niekompetentna polityka na onezji w Brukseli. Produkujemy żywność i to jest najważniejsza nasza rola w odróżnieniu od niekompetentnej i nieadekwatnej polityki Unii Europejskiej. Няма да позволим да се подиграват с нас и ще отстояваме позицията си. Nie można z nas sobie żartować. Będziemy walczyć o naszą pozycję. Ako se naloży w Brukseli. Jeśli będzie trzeba, również w Brukseli. Винаги napred, винаги zajedno. Jesteśmy z wami. Zawsze do przodu, zawsze razem. Jesteśmy z wami. Proszę, jeszcze dwa zdania. Pan Simeon Karaveus, Bułgarii, jeszcze. Аз съм председател на Националната овцеводна и козеводна асоциация в България. Jestem przewodniczącym Krajowego Związku Hodowców Owiec i Kóz w Bułgarii. Искам да ви кажа, че българските овцеводи и козеводи са с вас. Chcę powiedzieć, że bułgarscy hodowcy owiec i kóz są z wami. Защото превърнаха всички нас в чиновници, в бюрократи, не ни оставят да произвеждаме храна. Dlatego, że wszystkich nas zamieniono w urzędników i biurokratów, a my chcemy po prostu produkować żywność. Искаме да ви кажем, че вие не сте сами и всеки ден ще е така до победата. Chcemy powiedzieć, że jesteśmy z wami i każdego dnia tak będzie, aż do zwycięstwa. A szturcite i syntetyczne to mięso niech da będzie w czyniite na Brukseli. Ta cała szarancza i mięso syntetyczne niech się znajdzie na talerzach tych urzędników w Brukseli. Da żyją fermerzy na Europa. Niech żyją rolnicy w Europie. Głos oddamy młodym rolnikom, tym młodym chłopakom, którzy też bardzo ciężko pracują i to ich w sposób bezpośredni dotyka to, co jest nam przez Brukselę proponowane. Zaraz po nich, proszę Państwa, będzie krótki komunikat, gdzie się udajemy dalej. Bardzo proszę, panowie. Witam, nazywam się Sebastian Dziamski, jestem rolnikiem z Wielkopolski. Myślę, że ostatnie tygodnie przejdą do historii, ponieważ nigdy prędzej nie mieliśmy tak dużych, oddolnych protestów rolników, rolników młodych, którzy mają dosyć tej całej biurokracji i dyktatury. Powiedzmy sobie szczerze, dość załatwiania spraw za naszymi plecami. Nic o nas, bez nas, przede wszystkim. Nie może być tak, że zwykli politycy czy urzędnicy wiedzą co i jak mamy robić. My jesteśmy praktykami i wiemy najlepiej jak to robić. Pamiętajcie o tym. Emil, zapraszam. Słuchajcie, w ostatnich tygodniach rolnicy, szczególnie ci, którzy tak ciężko walczyli na granicy, obrażyli słabość naszego państwa. Pokazali, że Polska jest silna wobec słabych, ale strasznie słaba wobec silnych. I rolnicy nie zgodzili się na to. Szczególnie ci rolnicy młodzi. Nigdy w historii III Rzeczypospolitej nie było tyle oddolnych rolów, tyle oddolnych rolów sterowanych przez ludzi nawet młodszych ode mnie, a ja dopiero w marcu będę kończył 24 lata. I to ci, tym młodym ludziom będzie najbardziej zależeć na tym, aby rolnictwo trwało w dobrobycie, aby rolnictwo się w Europie rozwijało, a nie kurczyło.
ale do tego trzeba zapewnić sprawczość młodym ludziom. I trzeba wykorzystać to, że jesteśmy najbardziej zjednoczeni w historii III RB. I nie można robić podziałów. Dostałem setki telefonów z wątpliwościami, co tutaj dzisiaj będzie działo się w Warszawie. Bo jakieś porozumienie, bo coś. Nie byłoby tego, gdyby było pełne zaufanie do instytucji, do związków. Niestety tego nie było. Dlatego trzeba... Dlatego to my, młodzi rolnicy, powinniśmy decydować o naszym losie, bo to my na tej polskiej ziemi będziemy pracować przez kolejne 40 lat. I to my za nią będziemy odpowiadać. A wielu z nas będzie chciało zostawić coś jeszcze dzieciom. I musimy o to zawalczyć. Dziękuję wam ślicznie. Proszę państwa! Proszę państwa, idziemy przed Sejm. Tam na nas będą czekać, bo tam są decydenci, którzy o nas decydują, którzy piszą prawo.